Witam wszystkich bardzo serdecznie z bajchu z tej strony i na wstępie chciałbym przeprosić za ten brak wideo w ostatnich, w ostatnich dniach. Trochę nieplanowany wyjazd mi wyszedł. W sumie tak bardzo nieplanowany, że wręcz kilka godziny przed wyjazdem się o nim dowiedziałem. Był ten, był, była rozmowa o nim. Wracamy dzisiaj do Górnika. Dzisiaj będzie mecz z Sandecją Nowy Sącz. Jedna rzecz zanim jeszcze zaczniemy. Kolejne podziękowania, bardzo chciałbym podziękować Piotrkowi Jak wiecie pierwszy w ogóle filmik na tym kanale to był Safe Nasz FM 2017 Arsenalem I teraz niestety nie ma go w kadrze, ale jeżeli wezmę tą kamerę To troszeczkę do góry, to widzicie prosto z Londynu Przyszedł do mnie właśnie szalik Arsenalu, który wisi sobie teraz Właśnie nad, nad moją głową więc y, bardzo dziękuję Piotrzkowi za, za ten prezent. E, strzalik cały czas wisi, nie będzie go w kadrze, niestety nie, nie, nie postawię tak kamery wysoko, ale wiedz, że on tam cały czas jest. A tymczasem, wracamy do górnika. Jak się ostatni raz widzieliśmy, graliśmy ze stalą, zagraliśmy ze stalą Mielec. Wygraliśmy 1-0, wygraliśmy też z koroną Kielce 1-0 w drugiej rundzie Pucharu Polski. Od tego, spotka od tego meczu, od tych meczów, trzy spotkania. Najpierw 0-0 ze zniczem Pruszków w Pruszkowie. Tutaj mecz, gdzie po prostu nie, nie potrafiliśmy sobie stworzyć, żadna z drużyn tak naprawdę nie potrafiła sobie stworzyć dobrej sytuacji i po prostu nudny mecz. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Później wyjazd do Olsztynu i zwycięstwo nad Stomilem 1-0, David, David Hennen w 49 minucie strzelcem bramki. No i zwycięstwo z Zagłębiem Sosnowiec 2-1 też David Hennen i David Plisga, Terence z Makengo dla, dla Sosnowca, ale widzimy nasza wielka przewaga, powinniśmy to wygrać nawet wyżej, mogliśmy nawet to wygrać nawet wyżej. I teraz ostatni dzień okienka transferowego, tak, 31 sierpień. Jeśli chodzi o transfery z klubu, tylko Bartłomiej Olszewski i Maciej Urynowicz będą grali do końca sezonu w innym klubie na zasadzie wypożyczenia. Też Ambrosiewicz poszedł na wypożyczenie. Nikogo nie kupiliśmy i raczej nikogo nie kupimy, chociaż trochę tam wypożyczeń niby rozmawiamy o nich, ale raczej wątpię, żeby jakiś faktyczny transfer doszedł do skutku. A jak sobie zobaczymy... <laughs> Przepraszam. Jak sobie zobaczymy, było kilku zawodników, którymi się interesowaliśmy, których obserwowaliśmy, ale mówię, musi to być zawodnik na wypożyczenie i musi to być zawodnik, który wejdzie do pierwszego składu i to jest największy problem tego, bo widzimy, jeśli chodzi o umiejętności, 2,5 gwiazdki to jest zawodnik... Z obrzeż pierwszego składu też nie chcę tak za dużo piłkarzy wypożyczać, żeby jednak nasi się ogrywali. Chociaż Marwina Wantiska chciałbym bardzo wypożyczyć, niestety musimy płacić jego wynagrodzenie, na co nas nie stać. Jak tak tutaj ładnie widać, minus 63 tysiące złotych miesięcznie. Jeśli chodzi o listę transferową, też nie ma nikogo, kto by był w naszym, w naszym zasięgu. Jest co prawda Rafał Kazier z Werderu Brema, który w wieku 33 lat byłby wzmocnieniem, no ale nie stać nas na jego apanarze, nie stać nas na jego, też podejrzewam, na jego wartość rynkową. A na wolnym transferze, bez kontraktu, też jest niby kilku zawodników, takich jak Rodni, jak Tobias Weiss. Leandro, Ederson jednak też piłkarze, którzy niestety chcą zarabiać za dużo jak, jak na nasze możliwości, jak sobie zobaczymy Rodneya próbują zaproponować mu kontrakt o. nie no dobra to to to, 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 to bał ja jak sobie zaproponujemy 27,5 tysiąca My możemy mu zaproponować 5000, więc nie dogadamy się z niczym, więc, z nikim, więc nie robiłbym sobie nadziei, że dzisiaj jakieś transfery zobaczycie. Wejdziemy przez cały ostatni dzień okienka transferowego, tak jak obiecałem. Widzimy górnik zabrze w O, a jednak kolejny piłkarz Bruce Dortmund po buraku, który mają jakieś nazwisko: burak Kamoglu. Dawid Soundland, David kolejny David, 19-letni Niemiec. Widzimy też właśnie trzy gwiazdki obecno, obecnych umiejętności. Jest to środkowy pomocnik, który może grać też jako defensywny, czy też jako ofensywny. Od biedy na skrzydle też może, może być wystawiony. Więc zobaczymy, jak będzie się sprawował. 15 godzin, 14 godzin, 45 minut. zamknięcia okienka transferowego. Widzimy Dawid Surland. Saurland. Sour, sour, niedziela rano, przepraszam. Jest już w drużynie. Będziemy go uczyć gry jako wysunięty rozgrywający. Myślę, że ma. Ma. Inklinację do gry ofensywnej i. Próbujemy go nauczyć równowagi, żeby nie tracił tak bardzo piłki. Czy to jest ostatni dzień okienka? Tak, to jest ostatni dzień transferowego. Eee, czy czuje pan, by Kamil Chrzanowski został wypożyczony? Z... Panuje pan, by Kamil Chrzanowski został wypożyczony z klubu przed końcem okna transferowego, czy też zamierza pan zatrzymać go w zespole? Kamil Chrzanowski, on się uczy gry na, na tej pozycji, na której już nie ma w tym momencie. Eee, Niepotrzebna nas... Eee... Jeśli nie mam czasu na rozmowę na taki temat, jeżeli przyjdzie oferta, żeby go wypożyczyć, kto go wypożyczymy. Możliwe, jeżeli nie, to zostanie w klubie. Będzie trenował, też nic się nie stanie. Ostatni dzień okna transferowego komplikuje Wam konieczność rozegrania meczu, w którym Waszym przeciwnikiem będzie sandecja. czy utrudni to Wam działanie na rynku transferowym. Da mi sobie radę, panujemy nad sytuacją. Tak jak mówiłem, za dużo ruchów nie spodziewamy się w, 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 tym, w tym okienku transferowym. Nie to, żebyśmy nie mieli pieniędzy, no ale nie mamy pieniędzy, więc to może być jakiś powód do tego, żeby jednak nie, nie, nie wydawać za dużo. 19.45, a my gramy o której? Gramy od 19 pewnie znając życie. 19.30 tak jest, a no, jeszcze mamy 3 godzinki do, do meczu, nic się nie dzieje. moje gardło jeszcze, jeszcze dochodzi po, po krzykach yy, przez, cały, przez cały tydzień, tydzień czasami. Yy, no i no, coś się stanie? Nic się nie stanie. Widzimy z trenerem sendecji cały czas Radosław Mroczkowski, żeby nie było. O i coś się stało. Chojniczanka zamierza wypożyczyć Nowaka. Jak donosi TVP, Chojniczanka chce, by ich zespół na zasadzie wypożyczenia zasilił środkowy pomocy Konrad Nowak. Nowak cieszy, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Uważa się, że chojniczanka jest gotowa do rozmów w sprawie warunków wypożyczenia. Finansowa, może to być całkiem korzystna transakcja, To powinno zmartwić takich piłkarzy jak środkowy pomocnik Mariusz Krzyszak, których przyszłość w klubie stanowiłaby pod znakiem, wielkim znakiem zapytania. Nowak i jego rozwój Katowice zdobyli mistrzostwo trzeciej Ligi Grupa Opolska Śląska w 2012. Nowak rozegrał w zeszłym sezonie ogólną liczbę 13 spotkań w barwach rozwoju Katowice. To jest piłkarz, którego, który jest naszym rezerwowym tak naprawdę. Więc zobaczmy, co oni tu oferują. Nie, 10% na pewno nie musi być 100% wynagrodzenia i powiedzmy, 10 tysięcy, gdy gra i 20 tysięcy 30 tysięcy, gdy nie gra. No niestety, jest niemożliwe osiągnięcie porozumienia, więc Konrak Nowak nie pójdzie do Chojniczanki. I teraz czas na nasz mecz. Górnik zabrze Sandecja Nowy Sącz. Sandecja jest na ósmym miejscu. My jesteśmy gdzieś tam w czołówce tabeli. teraz zobaczymy. Nawet. Jesteśmy na pierwszym miejscu. Sandecja na dziewiątym miejscu, więc zobaczymy jak ten mecz się potoczy. U nas nie zagra Krzysztof Klikasz i Burak Kamoglu, obydwoje kontuzjowani. W Sandecji Adrian Jurkowski jest kontuzjowany, no i Bartłomiej Olszewski jest wypożyczony od nas, nie może grać przeciwko górnikowi Zabrze. Więc skład będzie taki jaki widzicie: Górnik w bramce Kuchta, dalej Kosznik, Suarez, Kopacz, Waszkiewicz, Danch, Kwiek, Grendel, Plizga, Henen i Igor Anhulo. Bawka rezerwowych to Pawłowski, Teichmann, Matuszek, Kurzawa, Przybylski, Konrad Nowak i Sandi Arkon. To jest nasz skład na, na sandecję. Skład, którego praktycznie nie zmieniamy. Widzimy tutaj Waszkiewicz skoczył do składu w miejsce bur koncyzowanego buraka. Ale to w sumie tyle. Plizga wrócił do pierwszego składu. Kosznik na lewej stronie obrony. Widzimy, jesteśmy dużymi faworytami według Bukmacherów. Ja też jesteśmy faworytami do wygrania ligi, więc w każdym meczu prawie będzie prawie każdy meczu będziemy faworytami. Fandecja w Bramce Radliński, Dalej Kubań, Piter Bucko, Szufrym, Basta, Berezowski, Baran, Małkowski, Dudzic, Wdowiak i Kurminowski. To skład gości pokryjmy Kurminowskiego, 17-letni Dawid Kurminowski. No to dosyć ciekawie. I powiemy, że żarliwie im powiemy, że jesteśmy dziś faworytami, więc zagrajcie tak, żeby w kibice mieli co oklaskiwać. Brawo, David. I wierzę Wasze, spokojnie im powiemy, wierzę Wasze umiejętności. Czas je zademonstrować. Nie naprawiliśmy Davida. Więc ruszamy. Sandecja rozpoczyna to, to spotkanie, oczywiście ruszamy po kolejne trzy punkty, jesteśmy w dobrej formie tak naprawdę, ta jedna bramka stracona to była nasza pierwsza bramka stracona od tej porażki w drugiej kolejce, więc widzimy mamy pięć bramek strzelonych, dwie bramki stracone. Także nasza obrona gra dobrze, nasz atak zaczyna coś tam strzelać bramkę, jeżeli będzie, będziemy kontynuować strzelanie bramek na zasadzie jedna bramka na mecz, czy tam dwie bramki na mecz i nasza obrona będzie grała tak jak gra, to powinniśmy być spokojni o, o awans, o nawet o mistrzostwo, no ale jak na razie w pierwszych 10 minutach zupełnie nic się nie dzieje, jakieś tam żółte kartki co najwyżej dla gości. No, kolejna rzutka kartka dla, dla Sandecji. już trzecia. 22 minuta. 0 do 0. Zupełny brak jakichkolwiek emocji. Sandecja ma trochę więcej piłki. Gramy 5 do 0 w strzałach, więc tutaj my mamy przewagę. jak teraz Kuban z rzutu wolnego. Kuminowski zgrywa z powrotem do Kubana. Basta, Kuminowski, dobrze, dan Kwiek prze, przechwycił tę piłkę i teraz powinien ten zawodnik z siódemką Anhulo ruszyć, jednak Kwiek za, za długo trzymał piłkę. Baran, Małkowski, Małkowski na lewej stronie, obok niego Aleksander Kwiek, dobrze zablokowanie przez Kwieka, Waszkiewicz, Grendel, Dawid Plizga. Z powrotem na prawą stronę do Waszkiewicza, Peter Bucko przecina to zagranie do Anhulo, ale prawy obrońca zebrał tę piłkę jeszcze raz próbuje. Błąd obrońców David Hennen, David Helen, fantastyczne, mocne uderzenie pod poprzeczkę. Błąd środkowych obrońców Sandecji. Radliński nie mógł dojść do tej piłki za, za daleko miał. Nie spodziewał się, że ta, że ta futbolówka przejdzie. I tak szczerze powiedziawszy, ja też się nie spodziewałem, że, że ta futbolówka przejdzie. Co się stało czemu? A, dobra. FM ma jakieś dzisiaj opóźnienia w działaniach meczowych. Także wczytywanie skrótów. Ładna ta piłka od Waszkiewicza. W sumie nie spodziewałem się, że ona przejdzie. Myślałem, że środkowi obrońcy poradzą sobie z, z nią. Widzimy Waszkiewicz tutaj lewą nogą. Bardziej na aferę tutaj. Błąd szufryna, błąd też Petera Bruczko, David Hennen przyjął piłkę i z pół fantastycznie obok, obok interwującego Radnińskiego. Prowadzimy 1-0 i jak widzimy wypożyczenie ze wertonu Belga jak na razie było strzałem w dziesiątkę. Piąta bramka w tym sezonie Belga. Teraz Dudzic, Baszta, Berezowski, Baran. Obok niego jest Grendel. Kwiek miał żółtą kartkę? Nie, nie miał. Dobrze. Teraz piłka w pole karne do Dudzica. Dudzic, Dudzic! Trafia w supek i kosznik wybija. Jeszcze Basta, ale piłka opuściła boisko. Szybko Sandecja... Miała sytuację. Trzał w supek Dudzica, to jest Bartłomiej Dudzic, pewnie, nie? Małkowski teraz z rzutu rożnego. Suarez wybija, jest Grendel, dwóch naszych zawodników. Grendel na lewo do Aleksandra Kwieka. W, po, w środku boiska jest Anhulo Kwiek na wysokości polakarnego karnego po ziemi do plizgi. Trochę za plecy zagranie do naszego pomocnika. Kosznik teraz na lewej stronie. Rafał Kosznik. Erik Grendel, Grendel techniczny strzał 2 do 0, 41 minuta. Nasz drugi, lewy, nasz drugi boczny obrońca, tym razem z lewej strony. Kosznik dośrodkowuje i Erik Grendel technicznym uderzeniem, to nie było mocne uderzenie, znajduje drogę do siatki. Widzimy kosznik prawą nogą. Grendel przyjmuje prawą, uderzenie lewą. Tutaj zupełnie zasłonięty bramkarz i piłka w turla się do siatki tak naprawdę nie było to mocne uderzenie. Prowadzimy 2 0 Nasi boczni obrońcy bardzo dobrze wykorzystują te miejsce, ten brak skrzydłowych. Podłączają się do akcji ofensywnych. Jak na razie gramy bardzo, bardzo dobrze tak trzymać chłopcy. Z, takim, z, takim, z taką grą. Bez problemu będziemy tutaj trzy punkty. Teraz Waszkiewicz rozpoczynamy my drugą połowę. Baran przeciął to podanie Dan Grendel i koniec tego skrótu tak myślałem. Widzimy David Hennen, David Henen nie jest za bardzo w grze, jak tak popatrzymy na, na to Anhulo cały czas gra słabo. Fizga też nie najlepszy występ. Teraz Peter Bucko przeciął to podanie do Anhulo Małkowski. Małkowski do środka do Berezowskiego. Berezowski ma dużo miejsca. Tutaj Kwiek nie wiem dlaczego kryje Dancha. Dudzic, Dudzic obok bramki. Ten strzał prawego pomocnika Sandeci. Kwiek też nie rozgrywa najlepszego spotkania. Zrobimy zmianę. Przybylski pojawi się w miejsce właśnie Kwieka. Mariusz Przybylski trochę doświadczenia i defensywy. Przyda się na Murawie w tym momencie. Jeszcze w sumie możemy zrobić jedną zmianę. Prowadzimy na boisko Nowaka w miejsce plizgi. I zostawimy ich tak, niech Konrad Nowak dostanie te dwadzieścia parę minut na, na pokazanie swoich umiejętności. No i w... tak naprawdę powoli zbliżamy się do zwycięstwa jeszcze Arkona wprowadzimy za Dawida Henena, niech Sandy też pokaże, co potrafi, może zdobędzie bramkę w tych ostatnich 14 minutach. Któryś z nich będzie tym drugim napastnikiem. Widzimy Dawid Henen wyrasta na naszego lidera, jeśli chodzi o zdobywanie bramek. Więc teraz trzeba mu znaleźć partnera, czy to będzie Igor Anhulo, czy Sandy Arkon? Tego do, jeszcze nie wiem. Na razie jeden i drugi nie gra najlepiej, więc tu jest ten problem. Teraz końcówka spotkania, jak widzimy po zmianach nic się już nie wydarzyło. Teraz Kopacz trochę jeszcze przejął to piłkę Małkowski. Koniec meczu na stadionie imieniem Ernesta Pola. Wygrywamy z Sandecją na wysącz 2 do 0. Dobra robota, panowie. Solidna, solidna wygrana. 36 minuta Dawid Hennen, 41 Erik Grendel. Pod koniec tej pierwszej połowy dwie bramki. I utrzymujemy prowadzenie w Lidze. Na drugie miejsce awansowała Olimpia Grudziądz. Tam jeden punkt przewagi mamy. Tendencja kończyła mecz w dziesiątkę. Musieli mieć kontuzję jakąś. Tak, Górnikowski w 73 minucie złapał uraz i grali od 73 minuty w dziesiątkę, nawet nie zwróciłem uwagi na to. Wyślemy asystenta. Kocznik, najlepszym zawodnikiem spotkania. Widzimy... Górnik Zabrze nadal bez porażki, Górnik Zabrze przedłużyli swoją serię spotkań bez porażki w tych rozgrywkach do pięciu po zakończonym wynikiem 2-0 meczu, w którym ich przeciwnikiem był MKS Sandecja jeden remis w, tym, w, tych, w tej piątce, ten ze Zniczem Pruszków 0-0. Jeszcze 2,5 godziny okienka transferowego przed nami. Więc zobaczmy czy coś się wydarzy. Spoiler, pewnie nic się nie wydarzy. A, jeszcze jedną rzecz miałem zrobić, przeglądaj szybko. Nie idź za dużo czas, jeszcze mamy w zespole... Jednego zawodnika, którego za bardzo nie chcemy. Mhm. Widzimy... Dawid Henen został wypożyczony w tym oknie transferowym. Jaką rolę odegra w Waszym przez, przez resztę Szyzauny? Bardzo się cieszę, że Everton zgodził się tam go oddać. Ten chłopak ma olbrzymi talent. Już w sumie zresztą pokazał, jak olbrzymi talent. Ma 6 występów, 4 bramki. Także jak na Ligę Polską jest już bardzo gotowy do gry. A my tutaj szukamy Grzegorza Kasprzyka. Proponuj klubom. 50 tysięcy? 70 tysięcy? coś cokolwiek to Jest problem z polską ligą, nikogo nie stać na żadne transfery. I tutaj jest, jeżeli chcesz kogoś sprzedać, to zwykle nie zarabiasz pieniędzy, co najwyżej liczysz na to, że zajdzie ci z z funduszu wynagrodzeń, że tu płac. Ale spróbujemy zrobić, żeby Górnik miał pieniądze może za parę lat. Kasprzyk zero zainteresowania, tak też myślałem, poprzez, by Kasprzyk się kontaktował. Obaj chyba wiemy, że twoja przygoda z klubem e, dobiega, dobiega końca, chcę żeby zaczął aktywnie rozglądać się za nowym pracodawcą. OK. No i kosznik będzie zawieszony na jeden mecz e, za cztery żółte kartki. Dosyć szybko złapane te cztery żółte kartki, sześć spotkań. Ale okej. Okay. Jak zareagował pan na że górnik zabiegają zbyt siłowo i agresywnie? To niepoważny zarzut. Nie jesteśmy zespołem, który celowo poluje na kości. Przykro mi, że komuś przytrafił się ures, ale taki już jest football. Nie ma to żadnego związku z naszym stylem gry. Taka jest prawda. Chyba, że ktoś jest skontuzjowany, to trochę bardziej go kopiemy, ale to tam taki malutki szczególik. Nie robimy nic, nic specjalnie, tak? Nie robimy nic, nic z premedytacją. Po prostu no, chcemy, żeby, chcemy, żeby troszeczkę troszeczkę. Bardziej poczuli. Zresztą to jest, to jest gra dla mężczyzn, nie dla chłopców. No więc, więc nie nie polujemy na kości. I czyżby okienko transferowe do końca, tak? Koniec transferów. W pierwszej ligę podsumowanie okta transferowego. Najważniejsze transfery Maciej Domański za 61 tysięcy zł. wzmocnił Wisłe Pławy z puszczy Niepołomice. No nawet, nawet dobrze wypowiedziałem miejscowość. Za 18,5 tysiąca z Olimpii Elbląg do Pogoni Siedlce Radosław Wstępień I za 20,5 tysiąca z Polonii Bytom do Wigry, do Wigry Suwałek przeszedł Wojciech Mróz Najwięcej wydatków 40 tysięcy zł Wigry Najwięcej zawodników kupionych Pogoń Siedlce 6 Jeśli chodzi o ekstra klasę Maciej Wlazłowski zamienił SMS Łódź na Zagłębie Lubin za darmo, za darmo też. Z SMS-u do Krakowi Wojciech Banasik. No i z puszczy nie do wysył Puławy 61 tysięcy złotych. Maciej Domański, ale przecież Wisła Pławy jest, gra z nami w lidze. Nie wiem dlaczego to jest tutaj, ale ok, Nie, A to co w całym kraju, tak, w całym kraju. Ważne dety we wrześniu. Kasprzyk składa raport treningów, dobrze. Jeździmy. Jesteśmy na drugim miejscu, jeśli chodzi o menedżera miesiąca. Marcin Bruniszewski wygrał tą nagrodę. Jacek Paszulewicz na trzecim miejscu. Taki sam dokładnie wynik jeśli chodzi o zwycięstwa, 66% wygranych spotkań. My też miał Remis? Ja miał porażkę 2-0 i Remis, a my mieliśmy w ty Aha, w meczach też mieliśmy porażkę 1-0 i Remis. No sierpień. Tak, Olimpiam też przegraliśmy. Dobra, to będzie tyle powoli, jeśli chodzi o, o to spotkanie, o ten, ten odcinek. Mieliśmy jeden mecz, wygraliśmy go 2-0, mieliśmy trochę okienka transferowego, gdzie nie zrobiliśmy nic, więc wszystko wraca do normy. My się widzimy na te spotkanie z trzeciej rundy Pucharu Polski z Medią Legnica. No i muszę to zrobić, spotkanie u siebie z Chojniczanką hojnicę ten mecz muszę zrobić ze względu na to, że właśnie w Chojnicach spędziłem ostatnie kilka dni zresztą na stadionie Chojniczanki byliśmy w, w centrum prasowym w centrum konferencyjnym jak to tak szumnie nazwiemy centrum konferencyjne klubu MKS Chojniczanka Chojnice więc to jest to jest to są następne mecze, w których w, które zobaczymy właśnie mieć Legnica w Pucharze Polski, Chojniczanka w Lidze. To tyle ode mnie. Gramy w Hojenzach? Gramy w Cholicach? Nie, gramy w będzie. Na 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 no właśnie. To tyle ode mnie. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. Jeszcze raz dziękuję, przepraszam za nas, za brak filmów w zeszłym tygodniu. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za, za to, że oglądacie, za, za to, że komentujecie. Za to, że subskrybujecie, także jeszcze raz wielkie dzięki i widzimy się w następnym odcinku.